Kochani, z okazji Niedzieli Palmowej, która w tym roku jest wyjątkowo wyjątkowa, postanowiłem wyjątkowo wyjątkowo opowiedzieć wam pewną przypowieść, dawną przypowieść hinduską, jak to uczeń przyszedł do swojego mistrza i mówi: mistrzu, mistrzu, co jest najcenniejsze w świecie, co jest najważniejsze dla człowieka. I mistrz mówi wtedy: ty mi nie zawracaj gitary, bo mam teraz ważniejsze sprawy, brakuje nam forsy w związku ze świętami i dlatego muszę sprzedać swój pierścień. Mistrz dał mu swój pierścień i mówi: idź na targ, sprzedaj ten pierścień za 100 dolarów. Uczeń wziął i poszedł. Wrócił po paru godzinach i mówi: mistrzu, mistrzu, nikt nie chciał dać 20 dolarów za ten pierścień. To źle handlowałeś. Idź teraz do jubileów w centrum i sprzedaj ten pierścień za 10 tysięcy dolarów. Uczeń się zdziwił, ale poszedł. Wrócił po 15 minutach. Mówi: mistrzu, mistrzu, co ja mam zrobić, gdyż jubiler nie chce mi wypłacić 10 tysięcy dolarów za ten pierścień. Powiedział, że nie może wypłacić mniej niż 20 tysięcy dolarów, bo on jest wart dużo, dużo więcej. I mistrz wtedy powiedział do swojego ucznia: kochany, wartość to jest właśnie to, na ile ty potrafisz zauważyć, jak cenny masz skarb ze sobą. Wartość to nie jest to, ile to jest warte dla innych ludzi, ale to, ile to jest warte dla ciebie. I dlatego z okazji Niedzieli Palmowej, drodzy słuchacze, chciałem wam przekazać, że na przykład coś takiego jak witamina C to jest bardzo pyszna rzecz i ona wzmacnia system immunologiczny. I więcej o witaminie C będzie w następnym filmiku.